Hospicjum na dzień dzisiejszy może przyjmować 23 pensjonariuszy. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował z nami 20 miejsc. Tym sposobem mamy 3 miejsca jeszcze luźne i możemy po prostu przyjmować o te 3 osoby więcej w tej chwili na dzień dzisiejszy osób. Chociaż oświęcimskie hospicjum działa już kilka miesięcy, to teraz odbyło się jego uroczyste otwarcie. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. ministrowie zdrowia Polski i Niemiec. Była to też okazja do wręczenia podziękowań darczyńcom za wsparcie finansowe inwestycji. Hospicjum jest pierwszą tego typu placówką na terenie powiatu oświęcimskiego. Pacjenci mogą korzystać z oddziału opieki stacjonarnej, poradni medycyny paliatywnej i gabinetów rehabilitacyjno-zabiegowych. Kiedy patrzy się na ten budynek, na to miejsce, na cały projekt, to wydaje się, że ani pół grosza nie zostało zmarnowane. Tu wszystko jest przemyślane, tu wszystko jest dopracowane. Pacjenci są w nowoczesnym miejscu, ale przede wszystkim wśród ludzi, widać, że ludzi z sercem. Oni chcą to robić. Zresztą determinacja tych ludzi w budowie tego ośrodka, tylu ludzi, świadczy o tym, że wierzą w to, co robią i robią po prostu dobre rzeczy i takie pomniki powinny powstawać. Ten pomnik ma największą wartość. Pomysłodawcą budowy hospicjum, które jednocześnie będzie pomnikiem wdzięczności mieszkańcom miasta, którzy podczas II wojny światowej pomagali więźniom KL Auschwitz, jest August Kowalczyk, były więzień obozu, znany aktor i reżyser. Jako to hospicjum dla mnie jest pomnikiem poświęconym pamięci tych oświęcimian, którzy w czasie wojny, narażając życie własne i rodzin swoich, nieśli przez lat 5 pomoc ratującą życie, zdrowie. To jest ku pamięci tamtych dziadów, ojców dzisiejszej społeczności oświęcimskiej. Jednak bez zaangażowania prezesa Fundacji Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim, pani Heleny Wisły, nie udałoby się doprowadzić do końca inwestycji. Dla mnie było dużym wyzwaniem, bo zajęłam się organizacją, najpierw budową, teraz jeszcze na dodatek organizacją i uruchomieniem hospicjum. Nie myślałam kiedyś, że będę w tym uczestniczyła. Myślałam tylko, że moja działalność oprze się tylko na tym, że wybuduję i teraz już ktoś inny będzie się tym zajmował. Na dzień dzisiejszy, no niestety, wybudowałam i nadal uruchamiam i organizuję. Pieniądze na budowę hospicjum w Oświęcimiu przekazały firmy, przedsiębiorcy, prywatne osoby, samorządy i rządy Polski, Szwajcarii, Japonii, Niemiec oraz Włoch. Inwestycja była także dofinansowana przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2 300 000 zł. Szczególnie dużo takich miejsc powstaje z inicjatywy organizacji pozarządowych, które są wielką siłą demokracji, naszego życia społecznego. Ja myślę, że w ogóle organizacje pozarządowe zaczynają nabierać prawdziwego znaczenia w naszym życiu publicznym i takich miejsc powstaje w Polsce wiele. Dziś jesteśmy w miejscu szczególnym, w mieście szczególnym, w takim momencie, które symbolizuje ten moment, kiedy wraz z ministrem zdrowia Niemiec staliśmy razem z człowiekiem, który przeżył największe tragedie swojego życia. Dla mnie był absolutnie symboliczny moment. To jest pomnik użyteczny dla społeczności oświęcimskiej. On działa na okrągło 24 godziny. O czym świadczy to, co się działo już przez te 4 miesiące, jak działamy.